LOL! A ja nie zacząłem nagrywać tego po przerwie, no ale nic, no. Mam już skorpiona. Jakby ktoś nam śledził na YouTubie, to... Pamiętaj, że świerki tylko możesz. Ale gdzie są te świerki, bo nie wiem. No czemu takie w lesie? Klaste. No ale to muszę gdzieś tu wjechać w las, czy przy tartaku są gdzieś? Tutaj są. Przy tartaku jest las. I możesz się kupić potem. Tak? No to jadę. Daj widok z kabiny. Co to się robiło? C. C. A jeszcze raz nie wytrzymał, ktoś coś? Ej, Bulion, podejdź tu na chwilę. I powiedz mi, co jest nie tak z tym. Czekaj, który to teraz gra? Od tej koparki. Trufel. Jestem mistrzem, kurde, skorpiona. Hmm? Czemu ta łopata? No właśnie, czemu ty jest na odwrót? Ja się moczę. To wody! Nie patrzę pierwszy raz. Mówicie świerki gdzieś tu. A, widzę świerk chyba, to jest świerk. Czuję to. A naprawdę tym skorpionem będziemy lepiej teraz to robić, niż jakbyśmy kupili sobie dwa... Mogę ci pokazać nawet, jak chcesz. O, coś nie, no to robi. Ten. Tylko którego świerka mam ściąć, wiesz? Czy ty jesteś w wodzie? Grę czemu zapisz, się tak zapisz grę. No. Zapisz grę. Resetuj to, jak możesz. Zresetuj już. Co zresetuj? Ja ty możesz też. Sam... Nie mogę. Co mam zresetować? Ciśnij I, bo wpadł do wody no. Przez baga. I co mam nacisnąć? Wybór pojazdu. Tam nie przesuwaj ma na górze. I. W prawo przesuwaj. No. I co? I wybór pojazdu. I wybierz tą dużą koparkę. Tą czerwoną tą, czy tą taką tą największą? Żółtą, największą. No i co? Zresetuj. Resetuj. Dobra. I ten uchwyt dobra. Też na niej. Chyba uchwyt jest. Też. Uchwyt jeszcze. Okej, okay, jest. Dobra, chyba się udało. No. To jedź do was. No ja do was jadę tym skorpionem, nie? Mhm. Dobra. A jak się świerk chyta? Czekajcie. Pokazać ci? Chcę przejeść. Czekaj, to się... No nie, no weźmy powiedz po prostu. B się musisz... najpierw włącza, podjeżdżasz i klikasz X. No. B się włącza. B się włącza i wtedy podjeżdżasz, musisz go chycić i kliknąć X. Gdzie ty w ogóle jesteś? O kurwa, złapał! I teraz ustalasz na jakie kawałki ma pociąć. Ale tnij dopiero na wodę. Zmień długość cięcia. Razu wpadało. Daj O i na 5 metrów, najwięcej. To równie dobrze mogę całość wrzucić chyba do tego, do wody, nie? No ale nie wiem, czy to się zaliczy więcej kasy, czy nie. Pocięte chyba więcej dają. Tak, bo nie dość, że są proste, bez liści, to tak jakoś to pisało w instrukcji. No, podobno. Jesteście gdzieś tu po lewej, nie? No przy wodzie. Stary, żebym ja widział, gdzie jest woda. Chyba nic nie widzę, jakieś drzewo mam na tym, na masce, nie? A to przesuń sobie w prawo kabinę. To znaczy w prawo kabinę sobie przesuń. Myszkę i w lewy przycisk myszy i ruszasz lewo-prawo, to przesuwa ci to całe ramię. A, że ramię mam przesunąć, no ja nie chcę ramię przesunąć. Fajnie trzyma, wiecie? Mocno, tak. Gdzie ty jest woda? O fuck, zahaczyłem sobie o coś, o gałąź u góry. No ja pierdolę. Czy powiecie, że się zaklinowałem. Ty w ogóle jest? Ja nie widzę go na mapie nawet. Mnie nie widzisz? Podjeżdżam do was. No. Jesteś niewidzialny. No i co mam teraz zrobić, aha! Żeby to cięło? Faktycznie, niewidzialny świerk jeździ. Ściąć czy co? Tak, nic. Ale wrzuca od razu do wody. Jep! Ja widzę tylko jak po prostu drzewo. Zajebiste, patrzcie. Tak, my cię nie widzimy. My cię nie widzimy, jesteś niewidzialny. I to ty jest tylko na świerki, naprawdę? Tak. Gdzie tu są gdzieś w pobliżu świerki, żebym mógł... A tam. Za nami. W górze. Czekajcie, bo ja tą kabinę, a rzeczywiście kabinę sobie przestawiłem. A to nie podoba mi się takie przestawienie. Może ja wyjdę z gry i wejdę, żeby zobaczyć.
Nie, to musi od nowa grę zrobić, żebyśmy mieli głupę. To jest świetne, powiem wam. Babciu, to jest zajebiste. Przy ziemi trzeba ciąć, nie? Nie tak super całkiem, ale... Kurwa, tu coś było ścięte. No nie, no ludzie, co wy tu zostawiacie? Świerki 50 tysięcy. Możecie tu posprzątać? To co pienie używa. Ale nie wiem, gdzie jesteś. Aha, bo wy nie wiecie, gdzie jestem. No dobra, no nie wiem. No podjechałem do drzewa, dotknąłem i odpadłem. Dobra, widzę, jak to drzewo się rusza. Jak ktoś tam jest. Serio nie widzicie Soła? Nie. No stoi tam. A tutaj? No nie, zachodź ci i pokażę, gdzie jest Soł. Kurde, jak to złapać? Próbuję chycić ten. O, tutaj jest. Przy tym drzewie. Faktycznie, jest jakaś kolizja tutaj. Jeszcze kawałek do przodu. To jest świerk? No staram kliknij się, X, wiesz? Kliknij X. Coś tu chyta? O, teraz, dobra. Tające drzewo! No dobra, to teraz jadę fajnie do wody. To trzyma. Ej, Soł, może byś kupił to, co pienie usuwa, to by się usuwało trochę. Mogę kupić, tylko mam 58 tysięcy, wiecie, bo jakbyśmy przestaliśmy w ogóle zarabiać, nie wiem, ja pojechałem, mieliśmy 40 i wróciłem, mamy 58. Nie wiem, ktoś bo tu jeszcze pracuje? Bo się rozmanka zrypała. Aha, ale wracacie nią już. Cześć. Usuwa pienie. To są jakbyś mógł to kup to do usuwania pni, a ja to... No dobra, kupię, tylko ile to kosztuje? 5 tysięcy! Żeby... To ja wezmę tego do Isfara i pojadę po to. Zajebiste to jest. Gdzie ja mam to P kupić, tak? Które to jest usuwanie pni? Leśny i takie czerwone. Za 5 tysięcy. Sprzęt leśny. Pierwsze. Ten pojazd pozwala transportować kłody drzewa, nie? Pierwsze, ta masz... 5 tysięcy kosztuje. Aha, dobra, lewo. Ta maszyna służy do wycinania pni, kup. Okay, dobra, tak, kupiłem. Tak. Bardzo fajnie się tym skorpionem pracuje, wiecie, bo on jak chyci, no to już nie puszcza, możecie sobie z tym jechać, a jeszcze to drzewo się tak ustawia tym pieńkiem do przodu, więc od razu wrzucacie do wody. Zajebiste to jest. Jeszcze można pociąć na 5-metrowe kawałki i potem z tego wióry zrobić, też fajny motyw. Półmetrowe. Tak? A wióry po co się robi? Sprzedajesz potem w biogazowni czy gdzieś tam. Lepiej niż czy ten? 92 tysiące mamy. 800 za tonę chyba jest, nie? Właśnie nie wiem, jest pod i wszystko. Ładnie, co? Są posadź drzewa przy wodzie. No, bo wy możecie sadzić, nie? Wow, kiszonka lepiej. A to pole musimy, nie wiem, na polu jakby zrobić sobie pole i tam sadzić. W lesie też można. No tak, w lesie też można. No, chcecie. A trzeba mieć maszynę i tak. A możesz zakupić gotowe drzewa do ścięcia. Tak, też można, ale to drogie jest strasznie, 7 tysięcy chyba kosztuje. Na zawsze można dostać 90. Gotowo. Dobra, 102 tysiące. Powiem wam, że... No nie wiem, za taki świerk się mało dostaje. Myśmy mieli 90-10 tysięcy może za nim. No trochę mi idzie może szybciej, no ale jak tam żeśmy wpychali coś, co kosz było za 20 tysięcy jedno drzewo. A na pewno ale tylko świerk. One są małe. Jesteście pewni, że tylko świerk, może to pole da się też. Nie chcę to poli. Sprawdzone pisać, czy. Nie... Tak, bo będzie ci pisało, że nie obsługuje tych drzew czy coś. No rzeczywiście, no jest to proste, bo wystarczy jak już wiesz, X naciśniesz, to już masz po kłopocie. Drzewko ścięte. Jadę sobie z nim do wody. Co wy tam wpychacie? A kto te pinki, to się ręcznie wycina? Nie, taka maszynka jest, wjadę z nim.
Dawaj, przede mną. O fuck! Prawie się przewróciłem tym skorpionem. Coś... Powiem wam, że te tory to są beznadziejne. What the fuck? Jest, dobra. Dobra, jest. O fuck, wypadło mi. No ale nic, skasowało. 156 tysięcy mamy. To jeszcze, jeszcze. Co chcemy kupić następne? Drugiego? Skorpiona, ale moim zdaniem się nie uśrednio zarabia tym skorpionem. Chociaż, no nikt nie musi z sikierką latać, nie z piłą. A nie da się jakoś nim tak ścinać i ładować na przyczepkę wszystkiego? Tak ekstra można, fajnie? Można próbować, nie? Tylko że czasami wiesz, jeśli tam wystają. No właśnie o to mi chodzi, czy... Trufel, jedziesz? Nie no, jedzie. Nie. Dobra. Ja, ustawiony. Ty masz to do pieńków, tak? No podobno to jest do pieńków, się dokaże. No dobra, to weź, weź te pieńki tam wykop. Albo się zamienimy, ty weźmiesz skorpiona, bo już kilka drzew zrobiłem, to widzowie zobaczą, jak się pieńki wycina. Tylko powiedz, czy cię da. Ty, ale czas. Tak? To czekaj, zaraz się zamienimy, weźmiesz skorpiona. O fuck, wpadło mi drzewo całe, nie zdążyłem go pociąć. Aj. Dobra, ja wyskakuję ze skorpiona. Za cienkie. Masz tego? Nie chcę tego, nie chcę tego. O, nie chcę proszę tego. Boję, i co się z tym robi? Tutaj. Włączasz B, a potem myszką ruszasz, żeby to ładnie po tym piuszło, nie? Nie przeszkadza. Co, chodź. Ha. Tak, czekaj, ja jakiś tego, mniejszy pieniek. A co, ty chcesz to do pnia? Tam gdzieś u ciebie? Przyjechał koło mnie. No. To czekaj. O stary! Fajne, nie? No. Szkoda, że ale ja tego nie widzę. No ale skończyło robić i nie przytnie. Musisz obniżyć, wiesz? No chyba, że ja już go wykarczowałem. A nie, jest dobra. No ile to mam tak stać? O stary! O, zniknęło. Haha, jadę do was. Gdzie mam pieniek ściąć? Powiedzcie. Za mną jest dosłownie dwa pieniki mamy. Jeszcze jestem ekspertem od tego. Które pieniki? Bulion za tobą? Tak, za mną. O, stary, mówisz masz, patrz. Nie widzę właśnie. Nie rozumiem, a nie, nie rozumiem tylko czemu to narzędzie jest z tyłu. Nie można go z przodu podczepić? Może można, to musisz obciążnik zamienić miejscami. Już ma ten nowszy traktor. Grzelo ma. Ale patrz. Ten Deutschfahr też obsługuje, ma przednie. Nie, nie grzelo. I co, Bulion, jak się czujesz z takim super tym... A, pieniek, kurde, zniknął. No widzisz, mam kilka bel w łapie, no to idę to sprzedać. Aj, wypadły. Tak to jest, widzisz, chciałeś hurtem? No bo 193 tysiące już. Nie ścina tego tak dobrze. Ej, co, musisz skorpiona chyba zresetować. Nie, no nie wkurwie mnie. Coś stało. No wleciało. Ja jebie. Drugi raz tym samym, znaczy drugi raz znów ty chyba wleciałeś, nie? Spróbuj wyjechać. Ja to tam mogę resetować, nie? No ale będziesz znów jechał. Już później nie zarabiamy. Ścinam, ścinam i nie idzie.
Czemu nie ścinam? Nie wiem. Że trochę to musi potrwać, im większy, tym duży. Nie, nie, nie. Coś jest tak. Coś z tym piękiem jest nie tak, wiesz? I co, dalej ten skorpion w wodzie? Chyba nie, nie już nie. Bo widzę, że coś tu jeździ. Udało się go wyciągnąć? Tak. Nie mogę tego pinka skasować. Poczekaj, było. Okej, okay, bo się jakiś dziwny, on w innym miejscu jest niż go widać. Dobra, zlikwidowałem. Da, fuk. Gdzie jeszcze? O mnie. Raga złapałem, ej. Gdzie jest skorpion? Nie wiem, zniknął. O da, fuk. No daj skorpion komuś innemu, kto nie gubi skorpiona. Ja nie widzę skorpiona w ogóle, więc ja nie wiem. Ale ten skorpion zniknął, ty. Jakiś lag był. Weź go może zresetuj, może się pojawił ten dla innych też. No nie zniknął wiem. Tak po prostu, ty. Albo ja mam jakiegoś laga. Wejdź albo do pojazdu, nie mogę, resetuj. Tak, dobra, zresetowany. Okej, okay, jest, na farmie jest. O, było. Ej, Bulion, kliknij tabacz, czy możesz wejść do tego skorpiona? Zaraz, bo ja teraz jeszcze z drzewem. Dobra, co tam ludzie? Dawać linka, gdzie mogę kupić tą gierę. Strona Roka się popsuła, nie wiem. Nie dziś rano patrzyłem, było wszystko. Ojoj. Dobra. I do wody. Coś jest dziwnego. Te pinki czasem jakby ich nie ma tam, gdzie one są. No wpadaj do tej wody. O, było. Dobra. Pieniek zlikwidowany. Gdzie jeszcze? A nie, no szukaj, tam gdzie to pole były. Każdy ludzi nie można pociąć. Sadysta. Wiesz, bym podjechał tam do jakiejś cywila i bym mu zrobił kurde farming simulator bym mu zrobił. Piękne to jest po prostu, jak ja te pieniki sobie tutaj skrobię. Dobra, już mi się znudziło robanie pieńków. Co jeszcze mamy do wyboru za przygodę? Dużo. Ile masz kasy? 208 tysięcy. Mogę to iść sadzić? Kupić to do robienia wiórów, żeby są. Jakby kupił ten do robienia wiórów i sobie robił te wióry, to by też było fajne, nie? Ale jak się robi wióry? Jest problem. Sprzęt leśniczy. Do tego jest mocniejszy traktor potrzebny. Timber Runner. A, to traktor musisz tak kupić lepszy. A najpierw traktor taki. Kurde, dosyć mocny. PL75, co to jest? Ta maszyna umożliwia sadzenie nowych drzew. No. Mogę dosadzone kupić za 26 tysięcy? To trzeba wtedy do ogrodniczego jechać, załadować, przyjechać. To słabe. Ale jest, ktoś mówił, że ten, żeby najlepiej gotowe drzewa już kupować. Za 7 tysięcy, a później za 50 możesz sprzedawać. O, a co to jest? Ten pojazd pozwala transportować kłody drzewa za 227, ale niezły on jest. Wymagane 184 konie. Nie, 250 koni mechanicznych. Do tego. To który trzeba traktor kupić do wiórów? No to ci piszę w każdym traktorze, ile ma moc. 250 koni żywią. Tego do ale to ja nie mnie stać, no bo popatrz, sprzęć leśny to do wiórów ile kosztuje samo w sobie? 88, tak? No to zostaje nam jeszcze 116. Starczy? Traktor 230.
Serio? No tak, to jest ciągnik? 263 konie. Chyba, że chcesz droższy, no. 263 konie, aha, kurde. No nic, no to pracujemy tutaj, co? Czekajcie, zobaczę, jaki jest najlepszy traktor. O fuck, jaki czołg. To jest zajebisty. Narzędzia oraz przyczepę. Dobra, co się dzieje? Próbuję to chycić, ale to jest zbugowane i chyba nie czy da ktoś się. Jedzie tym? Jedzie skorpionem, ta. Jeździ? Co, gdzie tam zbugowane? Patrz na to. Boom! Aha. Oj. To w ogóle nie działa przy tym. Ten traktor chyba to jest taki Ursus polski. Ursus, to dobre. Czekajcie, bo mi zaraz obiad przyjedzie. No. Jest, daję jest. Go. 248 tysięcy. So, kup sobie Golfa TDI. Co tu w ogóle można kupić? Komy? Spieranie buraków, opryskiwacze. Różne. Wybierz. Zbiornika prowadzi się substancje, płynne substancje, płynne przewozić inne pojazdy wstecz. What the? Ładowalki teleskopowe. Wstecz. Obiekty. Można... Mogę kupić coś? Obiekt? Kaszara, no kupić. Drzewo na przykład. A co z ulem? Mogę kupić ul? No, proszę. Ja, za 1-2 miliona jest ten. Chciałem wam powiedzieć, jest wiatrak. Wiatrak? Czekajcie, no kupuję ul, kup. O, czekaj, bo mogę go gdzieś postawić. Gdzieś na farmie najlepiej. A nie mogę tutaj obok nas? Możesz. To postawię tu. Czy to jest głupi pomysł? No nie, bo chcę, wy tu zagłębie drzewne mamy, to może i ule postawię, żeby zapylały. Lipę. Krzyżki. Lipę, żeby zapylał. Dobra, stawiam. Okej? Okay? Gdzie to jest? No nie wiem, czy... Dobra, postawię tu tak dla zwały. O, już jest. Escape, tak? Wstecz. No stoi. Stoi ul? No o, stoi, kurwa, ale wielki. No i co teraz się z nim robi? Miód zbiera, czy coś? Hajsy z tego są grube. Słyszę pszczoły. Co się przy nim robi? Ale coś z niego robię? Miód. Ale to nie jest tak, że trzeba mieć ul, maskę. Żeby zapylał pole, czy coś takiego? Nie. Nie wiem, jak to co działa. To kupię jeszcze jodłę. Za 7 tysi. To pole się kupuje chyba. To pole. Jodły nie, lepsze. Brzoza jodła, tak? Kupuję, kup. Chłopaki, stawiam. Gdzie? Gdzie postawiłeś? Ule tu. Aha, widzę. Wyrosło. What the fuck. Stawiam 3. Chłopaki, macie to? Ale czy to się da ściąć tym skorpionem? Weź tym skorpionem to ten. A mogę to ja złapać? Albo dobra, ty łap. Ja będę obserwował, będę śledzącym cię. No pokaż, jak łapiesz skorpionem. Ale chycił, patrzcie, kurna. Ty przodem podjeżdżaj do tego, to od razu ci będą kłody wpadać. Wiesz o co chodzi? Że jakby jedziesz przodem, to ci kłoda zaczyna... Ja to już robiłem, spokojnie. No ale tak jedziesz tyłem, to będziesz musiał kombinować. No i co? Stacza się, dobra. Jest git. Ale fajnie. Ile zarabiamy na tym? O kurde, dużo. 46 tysięcy. 51. Z 5 tysięcy na jednym. O stary, no ale tego już nie popchnąłeś. Jak się pcha? Mogę pchać? To co, następne też zetniesz? No mogę. Może byś rękę posłuchał. Ale to zajebiste. Kurde, zaraz na kolejnego skorpiona. To ja tylko będę sadził drzewa gotowe, a wy będziecie skorpionami to przerzucać na ten, za ulicę. Co wy na to? Tylko ktoś musi pięki wycinać. No łap to. Ale się przeteleportowało. Kłoda na mnie, boom!
Czekajcie, patrzcie. O, to jest super. Czekajcie, 7 tysi. Kurde, 6 tysi. Ale to jest zajebiście opłacalne. Jakie cheaty. Jakie tam cheaty, co wygadacie w ogóle. Ścinaj pinki, dokładnie. O, przemontowałeś naprzód, to zajebiście. To jest za duże na moją ramię. To co, kolejnego skorpiona? Chcesz? Aż dojdziemy do 4 skorpionów. No już jest. Gdzie to, gdzie ja mam do niego wskoczyć? Już jestem. Ej, mi jedzenie już powinno przyjść, a nic nie dzwoni, żeby przyszło. Znowu pierogi? Nie, wziąłem sobie tego. Pierś z kurczaka. I ziemniaczki? Ej, zahaczyłeś tak. Chyba, wiesz? To weź mi na końcu. To jedno drzewo sprzedaj, bo jest tam potrzebna kasa na nasadzenie kolejnych. Nie ruszaj. No. To nie są błędy twórców, no tak ta gra jest wymyślona. Ale ci co wymyślili tą maszynę, to kurde. Nieźle to musi być opłacalne w takich lasach prawdziwych, nie? No wpisz sobie na YouTube. Ja widziałem jak to działa, kurde, się jarałem. C6, ale to... Ej, możesz postawić jeszcze jakieś te jodły czy coś? Mogę, bo właśnie ten, czekaj, P. Różne, wybierz, nie, wstecz. Obiekty, jodła. Gdzie wy tam jesteście? Ej, a ty duże to pole też pąsą może ściąć, czy nie? Chyba raczej nie. Mogę ci to Błoda, tak ustawić fakt. Obok Drzewa. Siebie? No. Tylko trufel weź ten mały traktorek. No dobra. Wstecz. Macie wszystko? No właśnie do tej wody. Dobra. Wow! Co to było? Moi drodzy, 3 minutki przerwy, 5 minutes break i zaraz do was wracam. Ściąłeś? Przerwa reklamowa. Zaraz jakiś jesteśmy z powrotem. Czekaj. Ale zbugowało. Ja to zerknę. Mam się tutaj z przeglądarka. Kurde, nikt mi ozonko już przyjedzie. Przerwa reklamowa.
żarcia masz? I co, nie pojechałeś w końcu? Pierś z kurczaka. Co? Gdzie nie pojechałeś? No nie wiem, tam gdzieś miałeś te blisko. Bulion. O, wróciłem, jest! A to dzisiaj oni nie, to w weekend. Wow, co nie jest? A dzisiaj się nie zaczyna? Nieźle. Nie, wydaje mi się, że nie, no jak? To znaczy, miał być no, ci sobota, niedziela. Kurde, blisko 3 dni trwa. Dobra. Ale chyba 3 dni nie piją, nie? Nie wiem, muszę nie zweryfikować. Wiem, Mateusz? Muszę spojrzeć na Skype'a i sprawdzić. No Mati może pije 3 dni, no nie wiem. O fuck, w co przywaliłem? O kurde. Uważajcie, z skorpionem to pomiędzy drzewami się ciężko jeździ, bo zahaczał w gałęzie wysokie. Kurwa, 7 listopada, to dzisiaj i jutro, stary. Chyba, że czekaj, to jest amerykańska, jak w Ameryce. Nie, no chyba te same dni przecież socjalki też pierdolę. To ja nie wiem, to może ja przegapiłem, kurde, atrakcję. Jak tam moje skorpiony, co? Ja jebie. Grzelo, co ty robisz? Rzuca cię jak szatan. Czemu ty tak podciągnąłeś do góry i to ściąłeś? Buguje się czasami. No co bugi. A jak to później ściąć? No podjeźdź teraz tak tego. Tak samo. Teoretycznie jest teraz 7.50 tam gdzie jest blisko. Więc gdzieś pewnie za 10 godzin to będzie. No to i tak nie pasuje. To nie wiem. A kurde, o. Oj, sorry. Bulion to jak widzi nasze skorpionce, aż mu się nie chce topoli ścinać, co? Nie, ja transportuję wasze choniki. Czemu ta choinka została powalona? The show. To wezmę. No i co, nie mamy już choinek? No kupuj. No to czekaj. Nie dzieju. Jodła, kup. Na ktoś by ścina pieńki? No tak, cały czas. A mi się pojawia, co to za was? Kurwa, moje pole. Ej, czekajcie. Pieniądze za was. No i patrz, bulion tutaj wchodzi. Tu skorpiony, to się nie opłaca tym twoim, stary. Teraz ciężka maszyneria wjecha. Bulion teraz będzie przez 15 godzin toczył w jedną topole. Patrzcie jak to się robi. Podjeżdżam. Bum. A co się stało, Bulion? Jesteś tu potrzebny, bo drzewo się zcięło w połowie jakieś dziwne. A teraz potrzebny. No gdzieś tam obok mnie coś się dziwnego stało, wiesz? What the fuck? Su, tak pociąłeś to drzewo na dwa kawałki? No właśnie on ściął je, podciągnął do góry, jeszcze raz ściął. No wykręcaj. Co ten skorpion, nie ma siły? Czy to jest zwykły pająk, czy to jest skorpion? Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale skorpiony to są pajęczaki. No tak. Bo mają 8 nóg. A padalce to jest? A padalce bym pomyślał, że jaszczurka. Szczotka bez nóżek. Symulator tartaku. Bo tutaj się ja się dowiedziałem, że to po prostu... Że rolnik to nie jest tylko farmer taki, tylko rolnik to też jest ten... Myślę, że powinniśmy otworzyć dywizję tych... trzody chlewnej. Kwadron chlewny? Mi się zbugował. Do góry. O fuck! Chłopaki! Dobra, jestem z powrotem. Do góry tą łapę podnieś. No właśnie podnoszę ją, ja chciałem do góry podnieść na początku i mnie tak jakoś dziwnie. O kurde, patrz co się stało, Bulion. Widzisz to? Zahaczyłem tą. Czekaj, już to podniosę. Nie, może mi się uda ją urwać jakoś. Nie, przykleiło się. Przykleiło się, to weź tam spróbuj odkleić. Drzewa się skleiły. Uwaga, proszę. Masz? No mam. A teraz miedzią. Ale nie idzie. O kurwa! Puszczaj! O masz. No i ciągnij to. Malina.
Mamy już prawie 400 tysięcy. Po co jest, powiedzcie mi, ten wiatrak elektryczny? A kasę z tego masz, wiesz? Tak? Stawiasz sama się robi? Leci. To co, stawiamy farmę wiatraków? A ile się zarabia na wiatraku? 25 dni chyba się zwraca. A ile my już tu dni robimy nasze drzewne te przygody? Jeszcze ani jednego. Aha! O 7 rano chyba się gra zaczyna, a jest. Chyba to by trzeba było ich bardzo dużo zostawić, wiecie? Znaczy możesz czas przyspieszyć. Semka mogę, no ale do. Boże, atakują mnie skorpiony, uciekam! A bo ja se drzewo podnoszę pod kołem, które mam, to dlatego mnie tak przerzuciło. A i następne trzeba kupić. Pewnie jeszcze. Co, już? Czekajcie. Pół miliona już mamy. Ale hajsik leci. Co tam, bulion? Chcesz skorpiona może? Czytasz w moich myślach. Czekaj. Jak będziemy mieli tyle skorpionów, to nie zdążę nasadzać drzew nowych. Dobra, kupuję skorpiona jeszcze jednego. Co mówisz? Podepnij może tą wycinarkę do tego. Kupiłem skorpiona. A gdzie jest ten drugi? Masz. Wysiadam. Do tego możesz podjąć? Nie, do tego nie mogę, wiesz? Do tego tylko osprzęt podchodzi. Dobra, jadę. Stawiam jodły. Ktoś mi tutaj wschodzi jakąś koparką pod jodły. Dobra, jesteśmy gotowi. Ścinać, panowie. Julian, pojechałeś już po tego? Jadę, po skorpiona? Jadę. Septunią, albo 20 lat. Zaraz mam nowy pomysł, wiecie, za chwilę go wykonamy. Zasadzić drzewka? Nie. W zasadzie jak kupię sobie samochód. Pole, przecież po to nie po to kurde ciężko pracuję, żeby wiesz, ciągle pracować. Co się stało? Aha, bo mi się to obkręciło. Dobra. Ja chcę kupić sobie jakiś fajny sportowy samochód, można? Może. Jest tylko jeden taki pick-up. 70 chyba może wyciągnąć, czy ile? Tak? Będę mógł sobie jeździć tutaj po swojej farmie? Tak. Takie skorpiony prawdziwe życie, co to jeździ. No. Pytasz tylko. To co, chce ktoś mojego skorpiona? Kto wsiada? Zwalniam skorpiona, bo idę na zakupy samochodów sportowych. Czekajcie, pojazdy. Wybierz kategorię. Czemu tylko pick-up? No gdzie jakiś sportowy? Technologia Bell. Co to są technologie Bell? Robisz ze słomy takie. Aha, to nie. Żeby nie leżała na polu, tylko w belach. I potem krowom dajesz. Ja kupuję samochód sportowy. Tu. Kup kolor, kup sobie kurde, czerwony. Traktor Lamborghini. Właśnie Lamborghini se kup. Czekajcie, jest! Jak się tym jedzie? What the fuck, ale zajebiste. Serio, jest traktor Lamborghini? No tak, marka tak. Lamborghini to chyba robi samochody sportowe. No ale jakaś tam firma kupiła od nich nazwę i robią traktory. Co ty gadasz? O, co ja zrobiłem? Nie wiem, co ty zrobiłeś, ale ja mam super ten... sportowy samochód mam. Uważaj. O, ale kasuje słupki. What the fuck? Jestem, kurde, królem wioski. Jest ręczny? I co się stało? Ale cyrk. Wiejski drift. Co mu się stało? No już nie, okej. Czela, co się zrobił z tym skorpionem? Co? Odwrotnie masz tego. Chwytak masz odwrotnie w ogóle. To są taki prezes, a jak murzyni, kurde. Ja jebie, wryłem się w ten. Co się stało? Utknął!
Potrzebuję go uratować. Speedy całe żeś zatarasował. Już. Czemu jest odczepiony chwytak od Liebherra na Shape Taste? A bo chciałem, żebym wziął tego wycinak do pni, bo tego podłączyłem, że się nie da to. Tak to olaliście i teraz nie dbacie już w ogóle o nasz mienie. Są skorpiony, kupi się tu. Musiałem wypchnąć, kurde. Pracujcie, skorpiony, bo musimy technologię, kurde, wiórów zrobić. Patrzcie na mnie! Sorry. Czekajcie, muszę zrobić skok śmierci. Skąd zrobię skok śmierci? Jest tu taka miejscowa? No, masz góry wszędzie tutaj. Tu jakbym się tak rozpędził. No to na rampach, nie? No, fuck, byśmy rampę mogli postawić. Tu jest góra wielka, to się rozpędzę z niej. Ale czy mi się uda skok śmierci wykonać, to nie wiem. Oh fuck, koniec mapy. We need more wood. No to czekaj, już stawiam. Obiekty, kategoria. Pamiętajcie, żeby pięki, żeby później z pinkami nie byliście zasypani w kółko. Jak to mówią twierdzy, potrzebujemy więcej drewna, mój panie. No dobra. Ej, zwolnij się trochę, bo ja nie nadążam tych pieńków wciąć. Czekajcie, o kurde, muszę się dobrze ustawić do tego rozpędzenia się. GTA Vice City. Czas to hajs. Czekajcie. Ale widzę wyskok. Chłopaki, teraz się przyszykujcie, bo będzie kurwa akcja. Gdzie ty jesteś? Ale jazda, bo z lewej będę. O, jedzie, jedzie. Czekajcie. Tu. Nie, o, wyskoczę, jedzie, nie wyskoczę, jedzie, bo za, przyhamuję. Dobre, kurde było, elegancko. Dobra, to mówicie, zaróbcie na największy ten, zaraz zarobimy, ja sobie przy pszczołach zaparkuję. Ile najlepszy ciągnik kosztuje? 350 tysięcy. 379. Ale do lasu ten jest bezsensowny. Czemu do lasu? Co? A że on jest do lasu? No, kup taki jakiś za 100, coś tam. A mogę taki za 348? Kup takiego na gąsienicach. Znaczy, kupię ten właśnie na gąsienicach. A czemu ten na gąsienicach słaby jest? No właśnie nie, bo ma 380 koni chyba. 620. A nie ten, taki co ma tylko tylnią oś w gąsienicach. A nie mogę takiego, że kupię na dwóch gąsienicach, będzie zajebisty? No to będzie zajebisty, no jak chcesz. Kurde, chłopaki, mamy tyle kasy. Chcecie oszczędzać? Taka masowa produkcja. To co, kupuję go? A, kupuj i jedź. Tylko żeby on jechał lepiej niż tamte inne. Czy on będzie wolniejszy od nich? No będzie wolny. O kurde, już kupiłem. O stary, sam jesteś wolny. Ale za pierdola. Ale czekaj, bo ja jeszcze muszę do niego kupić to takie coś do zboża, nie? Gdzie to się zrespi? Znaczy to do wiórów. W sklepie też, jak 88 tysięcy sprzęt leśniczy. Weźcie coś jeszcze wrzućcie, bo mi brakuje mi do tego. A jeszcze musisz przyczepę do tego kupić, wiesz? Jaką przyczepę? A żeby to się ciągnie na przyczepie jeszcze? No dobra, no. Chcesz, to ci mogę to podpiąć wszystko. No to czekajcie, nie, ogarnę. 88, wrzuca ktoś? A przyczepę kup takiego, właśnie Fliegel. O, jest zajebiście, kup. Ale mnie zlokowało. Dobra. Ja to podpinam, najpierw to podpinam do siebie, a później do tak, tego jeszcze przyczepę. Tak, potem kup przyczepę. Dobra, mam to. A przyczepa jak się nazywa? Jaką chcesz tam kup, no nie? Przyczepy, gdzie są przyczepy? Wywrotki? Nie. Kup tego agrolinera może, co ma 45. Ale to są wywrotki czy rozrzut... Nie. Wywrotki. Kurwa, najlepszą kupmy. Taka a największa za 90. Na pewno? To która? To może tak. Ten Bergman za 75 tysi. Ona jest do kiszonki. Aha. A drewna która jest? Ta jest chyba do drewna. Ten Phil Legal ASS 298. Tak? Za 60 tysi? Da radę? Tak.
To kupuję go. Jest. Dobra, jak to teraz podpiąć? Podjeżdżasz do tyłu, żeby to zapiąć, no. Chyciło, dobra. No podjechałem do tyłu, ale to się nie chce przypiąć. To daj to ci zapnę to. Nie no, czekaj, czekaj, bo jestem... Weź mnie, nie zapinaj mnie, ale... Wiesz o co chodzi, że to jakby się powinno... Tam z tyłu masz taki zaczep przy tym, co robi te wióry. To musisz tam podjechać, no właśnie, pod przyczepę. No właśnie chcę to zrobić, wiesz, ale nie wiem, czy mi się uda. Kiedy ten nowy Far Cry wychodzi? Jakaś opcja mi się ma pojawić? Przełącz na widok mapy. Nie no, powinno być przełącz maszynę. Ktoś na pewno dobre. Do tego. To ona jakaś niższa jest. Z tego swojego, no wychodzę, traktora. No weź zobacz. Co? No wyszedłem. Kurwa, one w ogóle na innej wysokości są. Jesteś pewien, że to tak zadziała? Nie, a nie musisz... Ktoś tu pisze, że jakiś wózek trzeba kupić. Aha, bo to jest wózek, to dobra. Naczy. To jest wózki, zła przyczepa, sorry. No to stary, no. Sorry, weźmy tam, to pójść do niego. Legal. Musisz mniejszą trochę kupić. A nie można wózek do naczep kupić najpierw? Albo drugi ten, albo drugi traktor musisz kupić, żeby ją podpiąć. Jaki wózek do naczep? Czy co, mam wywrotkę wziąć znów? Czy to bo jest ty kupiłeś taką wielką, nie? Pod tira. No. A żeby pod tira podpiąć, to trzeba mieć tą specjalną taką wajchę tam z tyłu. No i to która mam w końcu wziąć, bo już nie wiem. Ej, moment, to nie jest ta podwózek chyba. Chociaż nie wiem, albo tira musisz kupić, jak chcesz. Coś ty kupił, wywrotkę którą? Tego Fligla kupił, taką... wielkiego. Kurwa, kupiłem coś, przypadkiem. O, to możesz podpiąć chyba. Ta chyba wejdzie. A przypadkiem, bo dwa razy kliknąłem. Za bogaci jesteśmy, chłopaki. Już tam wracaj trufel na skorpiona, bo każda twoja minuta tutaj to jest milion w plecy. Czas to pieniądz. Lol, co jest? Ale mi zlagowało i odcięłem inaczej. To chyba też nie pasuje. To mi się nie pojawia. Wiecie? A jakbyś kupił tą dwuosiową taką? Z dwoma skrętnymi, znaczy z tą przednią skrętną osią. Agroliner jakiś. Coś tu ludzie piszą. Agroliner? Tą? Taką tanią? Gówno, no, na, to jest jakieś... ale chyba ją się tylko da podpiąć. Albo po prostu drugi traktor będzie stał obok z taką większą. Weźcie to szajsy, ja takie kurde przyczepki tutaj... Musiałbyś kupić drugi traktor i po prostu większą przyczepę do niego podepniemy. To kto to będzie później jeździł? Ty, ale mamy myślę, to ja mogę jeździć jak chcesz. Do tego podczepić, to coś wielkie, żółte. To też ma z tyłu przyczep przecież. Podowarka kołowa. O, jest. Rozłóż podpory, przyłącz ku. Jest! I co się teraz tym robi, powiedzcie mi? No musisz tu przyjechać, dostaniesz kawałek drewna, włożysz do tego i wióry wylecą z rury. Pierdolę, jaką to prędkość rozwija. 40 na godzinę sunę takim czymś podpiętym wszystkim. No i co z tymi wiórami później zrobimy? Sprzedajemy. Albo składujesz na farmie, albo do biogazu odwozisz i sprzedajesz. Dobra, ja lecę. No, cześć. No, cześć. Cześć. Ej, to chłopaki, podnijcie mu bulion, takie mniejsze kawałki. Co ja? Ale to ja tu muszę jeszcze swoim chwytakiem łapać i wyrzucać, czy jak to działa? O, fuck. Możemy tira kupić. Jasne, że możemy tira kupić, możemy sobie Euro Truck Simulator zrobić tutaj. O, fuck. Co ja z tym zrobiłem? A, zbugowałem skorpiona, że ciągle coś mieli. Powiem wam, że jedzenie już ponad 90 minut go nie ma. Już się skończył licznik czasu. To za darmo. To ci muszą za darmo dać. No. Ja dobra, tak masz, jak pizza ci nie przyjedzie ciepła, to za darmo dostajesz. Gdzie tak jest? W Ameryce. A w Ameryce, to zależy od sklepu. Dobra, co mam zrobić? Więcej rzeczy. Musisz najpierw więcej drzew. Aha. Z więcej drzew, no dobra.
Już żeście wszystkie ścieli. Co to co? Wiebiesz się zaraz w jedną, bo ci nasadziłem. No dobra, ja to muszę rozłożyć. Zamknij pokrywę, zmień narzędzie, przyłóż... O i do... X. Nie ma tu O. Ja nie mogę. G kliknij. A, włącz rozdrabniacz, nie, rozłóż podpory, X. Tak i O, rozłóż rurę. Ale ona się do tyłu rozłoży? Tak. No i co teraz? Lewą włącz... myszką, znaczy tak samo jak te wszystkie... Jak przytrzymasz klawisz, to będziesz poruszać tym, tą ręką taką. Aha. A ja ci to potnę na kawałki. A to z drugiej strony muszę powiedzieć, kurde, czekaj. Kurde, to bez sensu, ja stoję, wiecie? Nie, dobrze stoi, czekaj. Nie, to muszę to zwinąć. No jak? I co, będziesz ten? Chodź, czekaj, obrócę się. Ej, coś spróbuję. Tylko sam będzie musiał rozstawić to coś do miary. No spróbuj mi to tu wrzucić. Weź to, właśnie weź tą chcę choinkę tak, stąd. Żeby cięło na najmniejsze i od razu do tego. Pojedź tym skorpionem trufel do przodu, po prostu przejedź nim tam sobie, nie? Czy ci to zahacza o ten, o... Nie da rady, bo tory. No to o, tyłem pojedź przez te tory, bo przeciągniesz ją tak. Tylko musisz góra-dół pomachać trochę ręką, wtedy to przez te tory tak przeskakuje, wiesz? Dobra, ja już się ustawiam powoli, na torach się ustawię, wiecie? Ej, tu za dużo traktorów w jednym miejscu stoi, kurde. Trzeba poprzesuwać. Ajajaj, wysiadłem mi... No dobra. Bulionowe się poprzestawię, gdzie spoko. Kurde, wiecie co, tu jest jeszcze źle, muszę wyprostować się bardziej. Ej, tu stań na tej drodze takiej brązowej. Ej, wiesz o co chodzi, ja muszę dobrą stroną stać. Stań mniej więcej tutaj, kurde, to tu. Czekaj, czekaj, niech ktoś tego weź, bulion. Nie, bo ja muszę być do... Tutaj do ścinania drzewa muszę być dobrze ustawiony. Nie, więc tu idę na tory, żebyście... O, stań tak. O. Powinno być spoko, teraz no dobra. Spodne i będzie spoko. Ej, drzewo się zbugowało. No dobra, i weź tu mi spróbuj ten, podjechać tak, żeby mi od razu to wrzucać do mielenia, nie? A ty widzisz drzewo u mnie w tym skorpionie? Tak, nie, widzę jak się kręci na ziemi. Ja walek, głupie. Czepiło się. I kto po mnie ciągnie drzewo? Grzelo. No ty tu jesteś? Halo. No jestem. Ja nie widzę. A, no to popatrz. Przyciągasz po mnie drzewo, przyciągnąłeś. Czekajcie, ja wejdę do tego. Ja wysunę te traktory stąd. Ten od pinków przestawię z tyłu. Ten jest dobrze. Ten nie wiem. No dobra, co jest z tym? Co jest z tym drewnem, bo nie wiem w końcu. I maszyna mnie chce obsłużyć tych drzew, co jest? Bo pewnie to nie są takie, jakie mają być. Moi drodzy, wrzucicie mi to ten? To do rozdrabniania? Musisz sam to wrzucić. Nie mogę tego sam wrzucić. Ja ci to teraz muszę potnę, sam? Zobacz, ej, chodź tu, patrz sam. Gdzie ty mi to tniesz, bo ja nie wiem, kto to mówi. Po a widzę, widzę, teraz. No. A nie możesz mi ty tego wrzucać? No weź spróbuj bezpośrednio skorpion do tego. Nie mogę w ogóle ciąć się. Mogę tylko ściąć, ale nie mogę pociąć. No to wyjdź. No... Z gry. Będziesz to w stanie wrzucić? Są? Co będę wrzucić? Tą belkę taką, co tu leży. Prawy chyba do przodu się wydłuża. Prawy aha, że jeszcze coś. Czekaj. Nie, prawy i w lewo. Jak klikniesz dwa na raz i klikniesz w prawo, to ci zamknie ten. Kurwa, nic się nie zamyka, tylko się kręci. No, nie znam na pamięć ustawień, kurde. Do góry. Dwa na raz i do góry. Albo na dół. A, okej, dobra, jest. I teraz to musisz wrzucić do tej rozdrabniarki. Oh fuck, pojebane. Skróć dobrze, sobie to trochę. A to musi być półmetrowe, inaczej nie będzie działać. Nie, tak? Nie musi być półmetrowe. Pięciometrowe ci nie wejdą. W nas singlu mi działały. Bez nie, niczego. Właśnie. Nie chciało w ogóle zaakceptować. Pojebane to jest, chłopaki. Co ja mam z tym zrobić teraz? O!
Coś się dzieje. Ale coś nie chce tego zżerać. No widzisz, nie akceptuję, trzeba pociąć, czekaj. Tak, jak mówisz, klucze? 2,5 metra pójdą, czy nie? Nie, pół. Jak półmetrowe, stary, jak ja wrzucałem jakieś takie duże mi ciało. To jest semulci. Ale żeby to aż tak było zbugowane? Co tu? To już jesteś przecięte? Nie rozciął? Jest. Tam dalej przecięło jakieś drzewo obok. Ten kawałek. Nie, tu jest mały kawałek. No wiem, no ale kurwa, to weź pnij pode mną, stary, wiesz jak tym się operuje? Tu jest 50 tysięcy możliwości. Wiem, jak operowania. Tnę już. Który mi to rusza? Co, bo ruszasz tym drzewem, nie można go ciąć. Pocięte prawie, uwaga. Myk. No to czekaj. To są metrówki chyba, no nie? Chyba metr, no. No otwieram, czekaj, teraz ciągnę do siebie. Obróć się ramię. Do góry. Do góry, do siebie. A jak chyba lewy i prawy trzymasz, chyba obracasz. Wiem. Na razie to chcę w dół dać, wiesz? O, do przodu teraz trochę. Dobre, obróć. O, jedzenie, kurde, czekajcie chwilę, sekunda, wracam. Jeli mnie. No i czekajcie. Mieli mnie. O, no, już wyszedł. Zaciśnij. No, mocno, chyba mocno. Zacisnąłem. No i do góry. O. Teraz musisz obrócić, żeby tym dłuższym końcem był w tamtą stronę. Dobre. Okej, zajebiście. I teraz we mnie. I musisz tam włożyć do środka, żeby zaczął mielić. Jeszcze może tak to pomoże. O, jest! Jest, mieli! Mieli! Opuść to! Woohoo! Bo to jest podajnik, nie? I podajnikiem powinno to być. No, są, puść. Otwórz szczęki. Nie umiem. Hmm? Teraz od tyłu i weź to popchnij. Kurwa, teraz to popchnij, tak? To jest podajnik, powinno jeździć. A teraz to popchnij. Czekaj, mam pomysł. Czekajcie. Gówno się to tam nie chce zrobić. Czekaj. No podobno ja to miałem podawać. Dobra. Mieli? No to... Nie mieli. Gówno tam mieli. No nie, bo to do góry powinno iść. Ej, tak jest mieli, czy trzeba prędkość jeszcze mniejsza? Zmień. Chuj tam, nie idzie. Gdzie jest drzewo? Czekaj. O. Co to wlazło? Ja pierdolę. Dobra, chłopaki, powiem wam, że na tym się musi chyba milion zarabiać, bo to jest niewykonalne. Wysiadłem. 120 tysięcy, co robią skorpiony w tym czasie, co my się tutaj ten, nic chyba już nikt nie zarabia. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć, bo mi obiad przyszedł. Fajnie się grało, myślę, że jeszcze pogramy, jutro może jakoś. Jutro rano. W godzinach porannych.
Ja wstanę i ten. O, a ci co oglądają Farming Simulator u mnie, a chcą jeszcze ten, to widzę, że Yuhi robi streama. Wbijcie tam do niego, jak ktoś może jakiś ten grubokrony czy inny subskrybent wkleić linka do Yuhiego. Ja tymczasem kończę i widzimy się jeszcze wieczorem, wiecie? Nie wiem, 21 może. To. O. 21:00 stream. Aha. Piątek. Może 20. Dajmy 20:00 piątek. O. A ja tymczasem, moi drodzy, znikam, bo jestem strasznie głodny. Dzięki chłopaki za grę, trzymajcie się. Dzięki również. A ja to mam jakieś zapisać, nie? Żeby to było wszystko, bo będziemy jeszcze zostawiać wiatraki, krowy, pszczoły, wszystko. Trzeba sprawdzić. Potem na Facebooku ci podeślę linki do, nie wiem, jakichś modów czy coś. Dobra, okej. Okay. My je damy. No, na razie są. No, okay. To trzymajcie się. Trzymajcie się wszyscy też na live. Pa, 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 pa. I do wieczora, do 20 godziny. Coś będziemy grali, myślę, że jakaś Arma, Wasteland, coś takiego. Pa, pa.